dzisiaj mnie zwizu wizualnie jest ze mną. Isaki! A ta gra nazywa się Secret World Legends. I jesteśmy w odcinku, w którym będzie troszkę na temat nagród halloweenowych, bo mamy już chyba wszystkie główne, czy wszystkie dostępne w ogóle. Zaraz lubnijmy. Tu się da teraz cofnąć, kapnąć. Tak, mamy wszystkie główne. Oprócz tego będą tylko dynki, które się otwierają i tam z nich wyskakują różne skiny, różne fajne rzeczy, więc ogólnie to są dobre nagrody, ale tak, pierwszą nagrodą był motor. Motor był piękny. Już go może odpalimy, żeby pokazać, jak on wygląda, żebyście mieli świadomość. Tak, spróbujemy powiedzieć o każdej kilka słów, jako że jakby tą część mamy za sobą. Motor to jest taki Ghost Riderowy motor, szkielet, który zostawia tam mniej lub bardziej panące ślady, chyba na 5 cm za kłami, czego nawet mnie nie widać w ogóle, więc o. Tak, ale wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś się nie załapał i dziś by zainstalował gierkę, to jest ta nagroda, którą by jeszcze zgarnął. W ogóle pierwsze, to znaczy one lecą jakby chronologicznie, nie to, że danego dnia jest jedna, tylko pierwszego dnia zalogowania dostajecie pierwszą na tej zasadzie. Tak. Zobaczmy, co tam było dalej z nagród fajnych. Druga to były... Chciałem powiedzieć punkty abilitki, ale to było za Daily Rewards. Druga to było 5000 anime shardów, anime nigdy zbyt wiele, więc bardzo miło. Potem był Purified Talisman Destillat, 1600 tego. I 1600 expa to jest fajny kawałek expa. I to jest ten fajny talizman, który nie wymaga dodatkowej opłaty. Więc... Dokładnie. Jak najbardziej. Tym bardziej przyjmujemy. Tym bardziej. Taki... Potem mamy co? Purified Weapon Destillat, też 1600 expa dla broni. Jeszcze lepiej bym powiedział, się podoba. Kolejna rzecz to było 25 punktów AP. Tak. Naprawdę osą sprawa, bo punkty AP to jest też coś, czego zawsze brakuje, więc można było ładnie postać sobie podbić tylko za samologowanie się w trakcie halloweenowego eventu. I to jest ile zostało do końca halloweenowego eventu? 4 dni, czyli jakbyście dzisiaj zaczęli robić, to w sumie jakby 5 by wychodziło wtedy, ale załóżmy, że jutro zaczniecie to robić, to z naszej perspektywy będziecie w stanie złapać do Purified Weapon Destillat, ale nie jesteśmy pewni, kiedy ten odcinek pójdzie online, więc bardzo możliwe, że już jest po evencie, jak wy to oglądacie. Ale tak. Co było następne? Następny był Tati Boggle. Nawet go nie odpalałem i nie wiem, jak on wygląda w grze, ten minis cały. Czekaj, jak odpalę. Gdzie on tu jest? To jest to. O, no mamy. Juhu, taki fajny ludek. Takie troszkę lalka wudu, troszkę strach na wróble. Nie wiadomo. Zabawna sytuacja z pracy. Może teraz ją opowiem. Znaczy nie bezpośrednio tam, gdzie ja pracuję, tylko jakby jedna z firm, z którymi my współpracujemy, ma w zarządzie jakby tam różne stawy i ogólnie ten. I była zima i ktoś do nich dzwoni, że tam chyba bocian przymarzł, nie wiem, na którym ze stawów. No, okay. Żeby kogoś wysłali. No i oni mają umowę podpisaną z gośćmi z, wiesz, z tych, jak to się nazywa, ze schroniskami, mają z weterynarzami i tak dalej, więc dzwonią do weterynarza, to jest, wiesz, jakaś taka późniejsza godzina, już zaraz przed zamknięciem, nie? No i koleś takie hurdur, dobra, spakuję się, wsiądę i pojadę, nie? Niech wam będzie. No i pojechał. I pół godziny później dzwoni taki naprawdę wpieniony, że następnym razem, jak będzie taka sytuacja, to niech ktoś to pojedzie sprawdzić, bo to nie jest bocian. Okej, okay, więc to było? Plastikowy strach na wróble o kształcie bociana, który stoi tam od 10 lat. Więc odnośnie strachów na wróble. Potem. Dokładnie. Co myślisz? Ekstra, nie? Jest. Tak, co my tam mieliśmy dalej jeszcze w daily? Później były punkty SP, czyli skill pointy. Też bardzo fajna sprawa, szczególnie, że skill pointów do wbicia jest więcej. Znaczy, ja, dla tych z was, którzy nie wiedzą, ability pointy to są te zdolności, których używacie. To są skille do używania z broni. I one są jakby troszkę droższe, jak tak patrzę ich użycie? Nie, no, w sumie aż takie drogie nie są. Wydawało mi się, że któryś tier był kiedyś za 15, a teraz wszystkie są za 10, aż do ulta, który jest za 20. Nie wiem, może mi się to przyśniło.
No i. A nie było, że było 5, 10, właśnie 15. No tak mi się wydaje, że było 5, 10, 15, 20 i 25 chyba były. Ulty. Mi się tak wydaje. Szczerze teraz mnie zdziwiłeś. No. Byłem przekonany, że tak jest. A później był ten przeskok z 25 na 40. Albo może nawet kiedyś 50 było, ale wydaje mi się, że zawsze było 40. I ten, i masterka. No ale dobra, to są AP, punkty AP. I pasywy to było to, co właśnie było jako ostatnio dawane z punktów. I pasyw macie troszkę więcej do kupienia, one tam mają różne, różniste ceny. Znaczy, jesteśmy w stanie tak. Pierwsze tam są bodajże za 5, następne za 10, 10, 10, potem 15, 15, 15. 20, 20 i ostatni jest za 25. 25. Czyli jest tego pełen przestrzał. Jak widzicie, ile rządków tego jest, to jest tego naprawdę dużo do odblokowania. Więc punkty AP się przydają bardzo wielce i w dużych ilościach. Kolejną rzeczą, którą mogliście zgarnąć, logując się codziennie, było 7,5 tysiąca anima shardów. Więc tak jakby błogosławieństwo takie. Następnego dnia, czyli z naszej perspektywy wczoraj, było Purified Weapon Destillate i to jest 2000 expa na broń, co jest naprawdę zbawieniem w tym momencie, jeżeli ktoś leveluje, tak jak my, tam jakieś już pomarańczowe czy inne inszości. I doszliśmy do tej rzeczy, która się nazywa Talisman Anima Imbauer, Imbuer, Imbauer, Imbuer, Imba. I to sprawia, że jak macie przedmiot niskiej jakości i jakość jest pokazywana jak tutaj na mierze, to wam się wyświetli, że mój Radiant Jaguar Cord, ja go nacelowuję, ale tego wy nie widzicie, bo nie widać mojego kursora, ale pasek albo nad nim pistolet ma takie trzy kropki na dole w kwadraciku. Każdy przedmiot praktycznie, który noszę u siebie jest trzykropkowy, to oznacza, że ma maksymalną tam trzeci stopień jakości, jakby oprócz książki na Bloda, którą sobie leveluje, żeby wylevelować i się jej pozbyć. Nieważne. I nie da się ulepszyć z jednej kropki na dwie bądź na trzy przedmiotów w grze normalnie. Jedyną metodą jest wejść w upgrade'y, wrzucić sobie ten przedmiot, który chcecie wrzucić, wejść w fuzję i tu macie taki plusik, który się pojawia koło okna. Taki zielony plus, jak ja na niego kliknę, jest mnóstwo rzeczy do kupienia. To są właśnie te Imbauery, które dają możliwość zmienienia z jednej i z dwóch kropek na od razu na trzy. Czyli jak macie coś z jedną kropką, to możecie to zamienić w trzykropkowy najosom sprzęt. I oprócz tego możecie kupić to samo dla talizmanów, glyfów i broni i możecie też katalysty kupić. Katalysty działają na tej zasadzie, że nie musicie levelować broni, żeby ją ulepszyć na kolejny tier jakby tak jakości, tylko używacie tego fusion katalysta całego. Yep. Ale działa to tylko do właśnie różowych. Tak, czyli na maksy różowy sprzęt. Najwyżej pomarańczowy sprzęt możecie z tego zrobić. Tak. Troszkę hurdo. Że po prostu z pomarańczowego za pomocą tego katalysta nie przeskoczycie na czerwony. Niestety, boli strasznie, ale co zrobić? Potem. No i co my mamy? I teraz tak, jeżeli pamiętacie kilka filmików do tyłu, to był pierwszy filmik, gdzie ruszyło Halloween. Możliwe, że to jest ten ostatni, co myśmy nagrywali częściami, więc to jest ten, który ostatni poszedł, czyli z waszej perspektywy, albo ostatnio, albo przedostatni jakoś, tak? I w tym filmiku pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po zobaczeniu tego okna, jakie są nagrody, jak zobaczyłem, że jest ten talizman Anima Imbauer, to zamknąłem to, wszedłem do sklepu, wlazłem na talizmany i wpisałem coś, co się nazywa Ashes of... Tam jest Crushed Cities, czy jakoś tak. I kupiłem najtańszy, teraz najtańszy jest za 200. Czyli jakbyśmy poczekali i dzisiaj kupili, to byśmy zaoszczędzili 800 tych. No, ale wtedy one wszystkie zeszły jak ciepłe bułeczki, bo ludzie się kapnęli, że dostaną za friko ulepszacz z jednej kropki do trzech. Więc kupują najtańszy możliwy i go sobie ulepszą za friko. Co jest super sprawą. Co zresztą teraz na nagraniu w sumie możemy uczynić. Nie wiem, czy masz przy sobie swój item do ulepszenia. Wrzucamy. Już na 10 levelu niebieski. O, widzisz, mój jest na pierwszym levelu, więc tak. Fuzja za 0 i mamy trzykropkowy Radiant Ashes of Crushed Cities. Ta-da! I w tym momencie jest takie, o, czujecie to? O, tak. Najlepszy możliwy sprzęt mam skompletowany. Cały, tylko wylevelować i połączyć. Dokładnie. Więc jest takie naprawdę
O, talizman destylat pozwala mi to wrzucić na 9. poziom tego, ale nie, nie, nie. Najpierw inne rzeczy wylewelujmy, a potem będziemy myśleli nad tym. To sobie w ogóle przerzucimy gdzieś tak, żeby tego przypadkiem nie rozwalić, nie sprzedać ani nie nic. Oczywiście przerzucimy potem do banku, bo tam jest chyba jedyne bezpieczne miejsce przy mojej nieprzytomności. No i co? I w sumie mamy całość, ludzie, ludziska. To był Owszem. event, na który faktycznie warto było zahaczyć się i łapać codzienne loginy, bo ta ostatnia nagroda to jest warte, moment, ile to jest warte? 2500 aurum. 2500 aurum. Aurum teraz stoi, bo nawet nie chcecie wiedzieć, ale ja wam powiem, żebyście byli mądrzejsi o tą wiedzę. Aurum teraz stoi 167. 167, co oznacza, że żeby mieć 1000 aurum, musicie mieć 1600. 70, dobrze liczę? Czy 10 tysięcy? 10 tysięcy, 10, 16 16. tysięcy 700 musicie mieć. Co oznacza, że jeżeli chcecie mieć 2,5 tysiąca, to ile milionów tego hajsiku musicie w to wpompować? No, milionów? Tak, czy setek tysięcy? Nie, milionów, to już pójdzie w miliony. Dobrze liczę? Czy się dopnąłem? Chyba tak. W każdym razie matematyka, jak Czy widzicie, nie jest moją mocną stroną, jeżeli mówię. 2500 aurum po tej najtańszej cenie, czyli 167, to jest wartość 417 tysięcy i Aha, 500 Mars of Favor. czyli pół miliona praktycznie. Tak. Biorąc pod uwagę, że cena aurum cały czas rośnie, to spokojnie zanim byście tyle zbierali, to uwalniacie pół miliona. Oczywiście możecie to kupić za dolarki, nie? Czy tam za euro, czy jaka jest wasza waluta, ale no jednak jest to kilka miesięcy grania, żeby tylko sobie ten jeden przedmiot kupić i ulepszyć. To się na chwilę obecną naprawdę nie opłaca. A więc to, że oni to dali, to jeszcze dali do jedynego brakującego nam przedmiotu, to było takie Halleluja! Tak, to było jedno wielkie zbawienie. Tak, czy ty masz włączony jakiś specjalny efekt, bo masz całe nogi we krwi i pod tobą jest mnóstwo krwi? Nie. Tak to mi wygląda. Zrób parę kroków. Okej, to od książki krwi jest prawdopodobnie. No. Dziwne. Zobaczysz na nagraniu, fajnie to wygląda. Możliwe, że to jest błąd, który mi się wyświetla, jak ktoś z tym biega. A ja myślałem, że oni dodali ten sposób biegania z krwią, tak jak ja miałem. O, teraz mam te listki. Tak z juchą, że biegasz i zostawiasz juchę, ale też zostawiasz listki, więc to jest od książki na pewno. Znaczy, Interesting. wiesz, to jest dziwne, że od książki, bo ja książki nie mam założonej obecnie. Bo ja mam blady teraz. Okej. Okay. No. What the heck is going on? Nie wiem. To nie jest od peta, bo ja też mam peta włączonego i ja tego nie mam. Swoją drogą zobaczcie na tego pecika, on jest. Ja Kuracie. wiem, że go. Czy ja mam dwa aktywne w tym samym momencie? Nie, Nie, zniknęło. przeskoczyło ci na kota teraz. Nie, ale przed chwilą mój jeszcze też był. Albo mam zeznań się dwoją twoje. Jest na jasnym. Ja wiem, że on był na ostatnim nagraniu, on jest piękny. Dobra, proszę Państwa, w tym odcinku wiele się nie działo, ale poruszyliśmy kilka kwestii. Więc tak może podsumowując jakby tą ostatnią myśl z bronią. Twój piękny biały kotek. To jak ktoś się pytał, o co chodzi z broniami i tak dalej, to rzeczy, które chcecie, to jest konkretnie pod wasz build, o tym zaraz powiemy, statystyki i żeby to coś, co zakładacie, miało trzy kropki. Jeżeli chodzi o statystyki pod build, to głównie się tyczy, bo macie różne rodzaje medalionów, na przykład ten, który ja mam założony na trzech kropkach, to jest Radiant Pendant i on ma trzy statystyki. Pierwsza to jest Magic Protection, która zależy od jakości, czyli jaki kolor ma ten sprzęt, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy, czerwony. W tej chwili jest różowy, jak widzicie, czy tam fioletowy, obojętnie. I statystyki dla tej broni to jest Magic Protection, Physical Protection i Attack Rating. Ale mam tutaj inny, który będę sobie zaraz levelował. Leżeć telefon. I on ma życie, ma health, ma Magical Protection i Physical Protection, i to będzie miało inne statystyki. I to byłaby dobre zestawienie statów dla kogoś, kto chce grać tankiem. Ale że ja gram damage dealerem pod krytyki, to mi nic poza attack rating tutaj naprawdę mnie nie będzie interesowało. Dlatego ten dungowy, który podświetlam w tym momencie, Radiant Seed of Aggression, ma dokładnie ten sam zestaw statystyk, ale jeszcze nie jest tak dobrze wylevelowany jak ten mój fioletowy, który widzicie. Dlatego też wygląda na gorsze.
jak je wyleweluję, to one będą miały dokładnie te same staty. Prócz tego, jak spojrzycie, ten różowy fioletowy, który jest po lewej, ma dwa empty sloty. Jeden to jest na glyf, drugi to jest na sygnet. I to zdobywa tam z niebieskim przedmiotem miejsce na glyf, a z różową jakością jakby na sygnet, więc to się w tym drugim pojawi. Z tym, że ten Seed of Aggression ma, jak zerkniecie na niego w plecaku, czerwone tło, co oznacza, że jest przedmiotem dungowym i on ma dodatkową statystykę. Tych bonusowych przedmiotów jest kilka. Skrzynki mają swoje bonusowe przedmioty, które mają inne statystyki niż te, które teraz będę czytał, ale ten Seed of Aggression konkretnie ma whenever you hit an enemy who is below 50% of their maximum health, you have 11% chance to generate one energy for the weapon which dealt the hit. Czyli za każdym razem, jak traficie kogoś, kto ma więcej niż 50% swojego max życia, to macie 11% na to, żeby wygenerować jeden energii dla tej broni, którą zaatakowaliście. Czyli wyobraźcie sobie, że ja klepię pistoletami i mam te swoje obszarówki, że mi się te kule odbijają od przeciwników, biegnie na mnie horda. Ja mam praktycznie automatyczną regenerację energii w tym momencie, bo strzelam. To jest bardzo dobra zdolność. W sumie ten przedmiot, zarówno naszyjnik, jak i głowa, ten Ashes of Crushed Cities i coś tam jeszcze było tak makabrycznie drogie. Jakieś trzy przedmioty były takie naprawdę. Było. Najtańszy było, był chyba ale Jaguar nie mam pasek. Pojęcia, jak on się nazywał. Tak, najtańszy był pasek. Bo pasek ma badziewną zdolność. Jeżeli macie dostęp do jakichś innych dungowych przedmiotów albo z którejś skrzyneczki, z któregoś case'a, to się zapoznajcie, bo może jest dużo, zapewne jest dużo lepsze, bo to konkretnie jest bardzo mało przydatne. Whenever you hit an enemy who is facing away from you, czyli jak traficie przeciwnika, który, przepraszam, stoi do was plecami, twoja prędkość zwiększa się o 10% na 3 sekundy, co oznacza, że walcząc ze zwykłymi mobami to nie ma żadnego znaczenia, bo oni będą lecieli hurtem na gracza i przy małych wrogach to w ogóle nie ten. A walka z bossem to jest ciekawe, aczkolwiek nie jakieś zarąbiaste, dla graczy, którzy nie są tankami, nie ściągają na siebie agro. Czyli tank ciągnie bossa w jedną stronę, a wszyscy idą za tym bossem, klepią go w plecy i wtedy mają większą mobilność. Więc jak on im rzuci obszarówki pod nogi, to większa szansa, że spierniczą. Ale wiecie, to jest 10%, 3 sekundy tylko, to nie jest aż tak dobra zdolność, jakby się mogło zdawać. Ona ma też bodajże global cooldown, co oznacza, że po tych 3 sekundach nie może to się ponowny raz odpalić chyba przez, nie wiem, 5 czy 10 sekund. Nie może się też stakować. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić, ale ta zdolność jest, brzmi średnio, a jest dużo gorsza niż brzmi tak naprawdę. Więc jak ktoś się pytał o bronię, to o to konkretnie chodzi, że szukacie statów, które do waszego stylu rozgrywki, jak biegacie na przykład z książką od krwi, magia krwi, to teoretycznie idziecie w stronę healowania, tak samo karabin z granatami, które też nieźle healują, więc interesują was przedmioty, które mają heal rating zwiększony. I łapiecie heal rating, najlepiej na 3 kropkach i najlepiej dungowe z dodatkowymi zdolnościami, zakładacie to na swoją postać i wtedy jesteście w stanie wykręcić naprawdę fajne rzeczy. Tak jak ja, jak biegam z pistoletami i latam pod kryty i mam wszystko złożone pod krytyki i wtedy nagle mi się energia hurtem odnawia i to jest samowystarczalne się staje, tylko musi być więcej niż jeden przeciwnik, właśnie więcej niż 3 przeciwników, żeby to miało ręce i nogi. Coś mamy do dodania jeszcze, czy... Chyba wyczerpaliśmy temat. No to co? To ja ci dziękuję za to, że byłaś. Dziękuję ci za zaproszenie. I ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Chciałem się zapytać, czy idziemy na tego, na Jacka po napisach, ale może lepiej nie. Wtedy nas wywaliło na bosie przed jego ubiciem. Nie chcę popełniać tego błędu po raz drugi. Nie. Dokładnie.